Witam serdecznie. W tej chwili postaram Ci się pomóc przy wyborze oczyszczacza, czy dokładnie rzecz biorąc oczyszczacza nawilżacza. Tutaj przede mną najnowszy model z firmy Daikin MCK55WMVM. Jest to oczyszczacz wraz z nawilżaczem. Nawilżacz tutaj zastosowany jest ewaporacyjny. Jest w środku dysk, który nasiąka wodą. Pod wpływem przepływu powietrza i temperatury woda nam odparowuje. Tutaj przede mną stoi stary mój oczyszczacz, który mam już 4 lata, jestem z niego bardzo zadowolony, dlatego też postanowiłem kupić nawilżacz z tej samej firmy. W pierwszej kolejności przy zakupie oczyszczacza czy oczyszczacza nawilżacza nie sugerowałbym się wyglądem. Tutaj, tak jak widzisz, ten stary model Daikina, no nie da się ukryć, jest naprawdę brzydki, ale tutaj nie o to mi chodziło, żeby ładnie wszystko wyglądało, ładnie się świeciło, był fajny wyświetlacze i cudawianki. Ma spełniać swoją funkcję i być bezawaryjny i w stosunkowo tani w eksploatacji. Ten oczyszczacz mam ponad 4 lata, nie miałem z nim żadnych problemów, chodzi cichutko, tak jak od nowości. Na internecie możemy spotkać rankingi, porównania, testy, recenzje oczyszczaczy czy oczyszczacza nawilżaczy, ale to wszystko są sponsorowane, także tutaj lepiej sobie samemu poszukać, dokładnie poczytać opinie, poczytać dane techniczne i sobie wybrać dany oczyszczacz. Ten oczyszczacz nawilżacz z firmy Daikin no nie jest tani, bo kosztuje ponad 2500 zł, ale myślę, że będzie na wiele, wiele lat. Filtrów do tego oczyszczacza jeszcze nie ma w Polsce. Cena takiego filtra będzie około 500 zł, przy czym tutaj producent podaje wytrzymałość na poziomie 10 lat. Oczywiście nie ma szans, żeby ten oczyszczacz w takich warunkach naszych polskich wytrzymał. Myślę, że 5 lat powinien spokojnie pociągnąć. Co do filtrów, tutaj mamy zastosowany filtr już HEPA elektrostatyczny. W tych starych modelach, czy to oczyszczacza, czy oczyszczacza nawilżacza Ururu, mamy zastosowane filtry harmonikowe. Cena takich filtrów to jest około 500 zł. Mamy wtedy 5 filtrów w komplecie. Producent podaje, że wytrzymałość takiego jednego filtra jest 2 lata. Oczywiście nie ma możliwości w naszych warunkach polskich, żeby taki filtr tyle wytrzymał. Średnio przyjmuje się, że taki filtr wytrzymuje rok, także jak kupimy za 500 zł, takie filtry mamy na 5 lat. Pokażę może teraz, jak wygląda filtr harmonikowy po roku użytkowania. Tutaj mamy filtr wstępny, jakiś elektrostatyczny. Tak wygląda filtr harmonikowy po roku użytkowania. Tutaj mamy filtr węglowy. Nie ma możliwości, żeby taki filtr wytrzymał w polskich warunkach 2 lata. Przyjmuje się rok, tak jak mówiłem wcześniej. Wymiana bardzo prosta. Ściągamy tą harmonikę, zakładamy nową harmonikę, wpinamy i oczyszczacz chodzi dalej. Tutaj mamy jeszcze jonizator powietrza. Oczyszczacz jest bardzo prosty w obsłudze. Nie ma tutaj jakichś skomplikowanych ustawień. Włączamy, mamy pilocika, auto, ustawienie. Możemy sobie wyłączyć światło, jakby wstał na przykład w sypialni, żeby nas nie raziło. Ustawienia mocy wiatraka. Mamy tryb turbo. W tej mocy jest tutaj około 60 dB. Oczyszczacz jest naprawdę mega cichy. W najniższym ustawieniu jest niesłyszalny. Na drugim biegu słyszymy go delikatnie. Tutaj mamy jakieś 30 dB. Wszystkie oczyszczacze startują właśnie od tego poziomu. Także tutaj firma Daikin naprawdę postarała się, jeśli chodzi o wyciszenie oczyszczacza. I w tym trybie mamy 55 dB. Jeśli chodzi o głośność, są to najcichsze oczyszczacze czy oczyszczacze nawilżacze na rynku. Tak samo jeśli chodzi o zużycie prądu, są naprawdę bardzo energooszczędne. Nie będę tutaj podawał parametrów, możesz wejść na stronę i sobie sprawdzić. Rozpakujemy teraz tego nowego, zobaczymy, jak to wszystko wygląda w porównaniu do tego starego modelu. No i tak się prezentuje urządzenie po wypakowaniu. Urządzenie, tak jak widać, dużo ładniejsze od tego starego modelu. Urządzenie bardzo proste w obsłudze. Mamy dużo łatwiejszy i szybszy dostęp do czyszczenia filtrów. Stary model musimy ściągać całą główną obudowę. Dopiero się dostajemy do filtra. Tutaj mamy od razu po ściągnięciu obudów bocznych dostęp do tych filtrów, które myjemy pod bieżącą wodą. Wysuszamy i zakładamy z powrotem. Tu tą kratkę możemy oczywiście odkurzaczem przeczyścić, jakby się zabrudziła. To samo z góry. Możemy bardzo łatwo zdjąć kratkę tutaj odkurzaczem w razie W, przeczyścić. W komplecie mamy pilot, podobny do starego modelu. Wszystkie podstawowe funkcje tutaj możemy włączyć. W tym momencie włączył się czujnik pyłu. Tutaj mamy czujnik PM2,5 i czujnik zapachów. Pokażę
o co chodzi z tym czujnikiem zapachów. Tak jak widać, załączył się czujnik nieprzyjemnych zapachów, prędkość wentylatora wzrasta, włącza się streamer. Mamy tutaj różne diody, w zależności od zanieczyszczenia kolor nam się zmienia z jasnozielonego przez pomarańczowy do czerwonego. Czujnik kurzu się już wyłączył, na razie działa ten dalej czujnik nieprzyjemnych zapachów. Tutaj mamy wskaźnik wilgotności w pomieszczeniu. Delikatnie już oczyszczacz przerobił nam zapach, kolor się zmienił. Za chwilkę powinien przejść w tryb zielony. Na wyświetlaczu mamy podstawowa informacja, mianowicie tryb automatyczny, tryb oszczędności energii, pyły kwiatowe i suche gardło, prędkość wentylatora, prędkość nawilżania, kurz, pył PM2,5, nieprzyjemne zapachy, wilgotność w pomieszczeniu, dioda sygnalizująca jonizację powietrza, dioda sygnalizująca pusty zbiornik na wodę. Na razie z mankamentów, które zauważyłem, to jest troszkę za ciężko chodzą te guziki, ale mamy do tego dołączony pilot, także nie ma problemu, możemy wszystko sterować pilotem. Włączanie, włączanie nawilżania, moc nawilżania, prędkość wentylatora. Teraz się nam włączy tryb turbo, 55 dB. W trybie minimalnym, bez nawilżania, mamy głośność 19 dB, także oczyszczacz jest niesłyszalny. Gdy włączymy tryb z nawilżaniem, głośność wzrasta do 25 dB. Już oczyszczacz jest słyszalny, także jeżeli byśmy chcieli włączyć nawilżanie i postawić taki oczyszczacz w sypialni, jeżeli ktoś ma delikatne spanie, no to tutaj będzie problem. Musimy wyłączyć nawilżanie, żeby tylko pracował w samym trybie oczyszczacza. Budowa bardzo prosta. Z jednej strony mamy dostęp do wszystkich tutaj części. Pokażę, jak to wygląda. Tutaj po naciśnięciu dochodzimy do zbiornika, napełniamy na full, załączamy i mamy funkcję nawilżania. Po wyciągnięciu zbiornika mamy dostęp do nawilżacza ewaporacyjnego. Najważniejszą sprawą jest tutaj zamontowany jonizator wody, który nam tutaj likwiduje jakieś różne drobne ustroje, które w wodzie się znajdują. Po wyciągnięciu od nawilżacza mamy dostęp do filtra węglowego. No i na końcu mamy filtr HEPA elektrostatyczny. Producent podaje 10 lat wytrzymałości. Ja podejrzewam, że 5 lat powinien wytrzymać. Cena w Polsce będzie około 500 zł. Na razie jeszcze jest niedostępny. Tak więc 500 zł na 5 lat myślę, że nie jest dużo. Także bardzo prosta, tak jak widzisz, konstrukcja, dostęp do wszystkich części. Bardzo istotny jonizator wody. Jedynie tylko Dyson jeszcze ma oczyszczacz właśnie z takim jonizatorem. Jeszcze inne firmy tego nie wprowadziły. No i zbiornik na wodę. 2,7 litra. Stary model był troszkę lepszy, bo miał 4 litry, ale nie miał jonizatora. Także tutaj myślę, że jest to lepszy pomysł, że zbiornik jest mniejszy, a mamy jonizator wody. Urządzenie jest bardziej kompaktowe. Ładnie wygląda taka kolumna. Nie jest taki już oćwiara jak ten stary model. Oczyszczacz łapie nam powietrze z trzech stron. Taki malutki filterek wstępny. Tak, żeby też z przodu coś te powietrze łapało. No i oczywiście, tak jak pokazywałem, z boku mamy dwa filtry duże wstępne. Dostęp bardzo prosty. Obsługa również. Tak jak widać, wilgotność mamy na poziomie 60%. Oczyszczacz pracuje w trybie drugim, 30 dB. Możesz sobie porównać, akurat wszystkie modele innych firm startują od tego poziomu głośności. Tutaj jest o tyle lepiej, że możemy sobie włączyć tryb pierwszy czy automatyczny i schodzi nam do 19 i urządzenie jest niesłyszalne. Tak więc jeśli zamierzasz kupić dobry oczyszczacz, zwróć uwagę na głośność. Co z tego, że firmy podają wydajności na poziomie 60 czy nawet 80 m2. Proszę sobie wyobrazić tryb minimalny. Po jakim czasie nam taką powierzchnię oczyści. Nikt nie będzie używał oczyszczacza w maksymalnym trybie. Tak jak tutaj zaraz pokażę, 55 dB. No proszę sobie siedzieć w takim pomieszczeniu przy takiej głośności oczyszczacza. Jest to chwyt reklamowy. Myślę, że każdy oczyszczacz, jaki byśmy nie kupili, maksymalnie 30-40 metrów nam powinien wyrobić przy normalnej jakiejś głośności. Zwróć również uwagę na zużycie energii. Te akurat są modele najbardziej energooszczędne.
Pobór prądu startuje od 7 W. I najważniejsza kwestia ceny filtrów. Nie sztuka kupić tani oczyszczacz, a później do niego przepłacać za filtry. Tutaj mamy filtr na poziomie 500 zł, przy czym producent podaje wytrzymałość 10 lat. Ja tak zakładam około 5. Cena wychodzi 100 zł na rok. Co z tego, że kupimy tani oczyszczacz, a do niego będą drogie filtry. Przykładowo Xiaomi oczyszczacz około 800 zł, filtry 150 zł, wytrzymałość od 6 do 12 miesięcy. Łatwo sobie pomnożyć 5 lat, ile nas filtry wyjdą. Tak więc najważniejsze kwestie moim zdaniem: głośność, zużycie energii, no i cena filtra. W tym modelu myślę, że stosunek ceny do jakości wypada bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.